W Katowice wyruszył smogobus. Jest to specjalny samochód odwiedzający różne części miasta, w którym składać można wnioski o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania. Pierwszą dzielnicą, w której zatrzymało się auto, było Podlesie. Spotkaliśmy się dzisiaj na Podlesiu na inauguracji trasy smogobusa. Pogoda nam dopisała, jest godzina 18. Na chwilę obecną w naszej skrzynce leży już kilkanaście wniosków. Na parkingu nadal mieszkańcy czekają na to, żeby skorzystać z usług doradczych naszych pracowników, a także jeżeli będzie taka możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania. Zachęcamy do zobaczenia, do sprawdzenia, gdzie smogobus pojawi się w Państwa okolicy. W dogodnych do Państwa godzinach, od godziny 17 do 19 w dni powszednie. Przeważnie są to wtorki, środy i czwartki, a także w 4 soboty aż do 11 grudnia zaplanowaliśmy właśnie dla Państwa możliwość wyjścia z domu i załatwienia sprawy związanej z wnioskiem o zmianę sposobu ogrzewania, jak to się mówi, na mieście, u Państwa w dzielnicy. Dzisiaj na parkingu przed kościołem na Podlesiu, kolejne dni dzielnice południowe. Prosimy o sprawdzanie, gdzie aktualnie smogobus się znajduje. Na razie w dogodnych warunkach jesteśmy w stanie Państwa obsłużyć, a złożenie samego wniosku nie trwa więcej niż kilka minut. Smogobus to element szerszej akcji pod nazwą Nie Truj. Urząd Miasta prowadzi także inne działania mające na celu walkę ze smogiem. Akcja informacyjno-edukacyjna Nie Truj powstała specjalnie dla Państwa. Jest ona skonstruowana z kilku takich tematów przewodnich. Pierwszy temat przewodni pokazał się już na naszej stronie internetowej. Są to wyniki badań opadu pyłu. Aby ładniej pokazać wszystkim Państwu, jak to wygląda, została sporządzona specjalna instalacja, w której pokazujemy, jak wygląda miasto zadymione oraz jak wygląda miasto, do którego dążymy, zielone, bez smogu. Instalacja na chwilę obecną znajduje się w Centrum Edukacji Ekologicznej na Murckach. Jak tylko będzie to możliwe, zostanie Państwu udostępniona. Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie nietruj.katowice.eu.